Witam serdecznie, Julek Tasiecki. Chciałbym zaprosić wszystkich, żeby w dniu dzisiejszym Państwo mogli przekazywać dary, które zbieramy na prośbę Towarzystwa Dobroczynnego Polonia z Gródka Podolskiego na Ukrainie. Zwróciło się do nas o żywność. Chcielibyśmy zabezpieczyć troszeczkę żywności dla hospicjum Miłosierdzia Bożego właśnie, które jest w Gródku przy Kościele Polskim. Pan Adam Jeznach zgodził się, żeby pośredniczyć w tej wysyłce. Poprosił, jest tu ze mną jeszcze Krzysio Wasilewski i chcemy troszeczkę tej żywności zebrać. Chodzi nam o trwałą żywność, o makarony, konserwy, mąkę, mleko, wszystko to, co można przesłać osobom na Ukrainę. Są to osoby starsze, schorowane i chcemy im po prostu wspomóc. Nie jest to bezpośredni dar dla osób walczących, dla bojowników, bohaterów naszej Ukrainy, natomiast chcemy wesprzeć ludzi, którzy po prostu ze względu na swój stan zdrowia potrzebują takiej pomocy. Zapraszam, jesteśmy w dniu dzisiejszym do godziny 19 na parkingu naprzeciwko dawnego marketu Tesco, biały samochód, stoimy, obsłużymy, pomożemy, jeżeli jest taka potrzeba, a Państwa zapraszamy, otwórzcie jeszcze raz, jak mogę Was prosić, Wasze serducha, Wasze portfele i zapraszamy. Zbieramy tylko i wyłącznie żywność oraz drobne artykuły chemiczne, środki czystości, natomiast nie zbieramy odzieży, nie zbieramy innych rzeczy, które mogą tam wspomóc samych walczących na Ukrainie. Jeszcze raz powtórzę, zbieramy dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gródku Podolskim na Ukrainie. Gródek jest naszym miastem partnerskim i współpracujemy od parunastu lat razem z Gródkiem jako miasta partnerskie. Dziękuję i jeszcze raz zapraszam.